Taki to mamy dekoder CryptoVox 700 HD. Właśnie przyszedł godzinę temu. Zobaczymy z tyłu. Mamy LNB. Mamy RS232. Tu mamy optyczne wyjście audio, drugie USB. HDMI. Jeszcze stare euro. Tam wyłącznik sieciowy. A przyłączymy ten, żeby to nie grało. Tu mamy takie te. Tausende am Rand haben gejubelt und nachher gab's noch die Pokalpräsentation auf einer Bühne mit tutaj mamy menu, mamy tak, instalacje, stawianie anteny, o tak proszę bardzo to wygląda, można sobie wybrać antenę jaką się chce, o tak, tu jest na obrotnicę, można włączyć, szukać radio, kanały niekodowane i tak dalej tu mamy szybkie skanowanie, to nie będę włączał, tu jest tam na karty TNK Smart HD Plus tu ustawienia tam do obrotnicy tu edycja kanałów tak, tu można usunąć przesunąć, zablokować albo zmienić nazwę. Mniej więcej wygląda tak. Tu kanały radiowe, no to standardowe. Ustawienia mamy tak. Ustawienia systemowe. Die Silbermedaille von Caroline Schäfer im Siebenkampf ist die bislang einzige deutsche Medaille bei der Leichtathletik-WM in London. Am vierten Tag gab es für die DLV-Athleten gar nichts zu holen. Tutaj taki mein Język polski, ustawienie audio specjalne. Tu Dolby włączyłem. Ustawienie OSD. Tu jest wiadomo, tak, tak. Kontrola to nie, karta dostępu nie do rady, tu trzeba mieć ten do komputera podłączone, tu na modem 3G, tu Wi-Fi, tu aktualizacja przez USB, tu przez sieć, coś takiego, no nie ma, odbiorniku ustawienia, tu mamy taki model, coś takiego, co tu jeszcze, tu mamy gry, takie o. Dodatki sieciowe, to nie działa. Kalendarz. Tu multimedia USB. No i to tak pokrótce wygląda. Jeszcze tutaj pokażę jak wygląda. No, tak o wygląda ten. Informacja. Jeszcze raz. O tu mamy sygnał, wartości sygnału. Tu mamy EPG. O. Tu tak mniej więcej wygląda CryptoVox 700 HD. No, tak mniej więcej to wygląda. Dziękuję bardzo za pokazanie. A tu mamy jeszcze pilot. O. Tak wygląda. Pilot. O. Tak. Całość kosztowała 265 zł. Pozdrawiam. I do następnego razu. Kurwa.